Maciek, firma Mavkar. Dzisiaj mamy Focusa MK2 z 2006 roku z bardzo lubianym silnikiem 2 litry TDCi, czyli ogólnie jest to jednostka 2 litry HDI z Francuzów. Bardzo polecana, produkowana bardzo długo. Ma spokojnie wystarczająca i do dużo cięższego S-Maxa. Nie radzi się z takim Focusem bezproblemowo. Fajna opcja, Focus ma 6 biegów, więc na autostradę w sam raz nie musimy się męczyć na 5-biegowej skrzyni. I przy okazji, jak tutaj widzicie, auto ma hak. Jeżeli ktoś potrzebuje ciągnąć przyczepkę, na pewno to nie będzie problemem. Jak też widzicie na załączonym filmie, auto nie ma korozji. Ładnie jest, przyjemnie utrzymany, jak na stary samochód, który ma 2006, czyli 16 lat. Jeszcze mogę wspomnieć, przede wszystkim w sposób podgrzewana przednia szyba. Mam też tutaj roletki z tyłu dla dzieci, żeby im słońce nie świeciło, więc zawsze jakaś to wygoda. Resztę wyposażenia Wam opowiem wewnątrz. A tak jak widzicie, to jest w dobrym stanie technicznym. Ma ładne opony, klocki, tarcze. Silnik pracuje dobrze. Turbo naprawdę fajnie napędza ten samochód. I cóż jeszcze mogę dodać? Można śmiało to auto polecić, jeżeli ktoś potrzebuje na jakąś tam budowę czy na działkę, bo te auto zawsze się dobrze sprzedają w takim okresie wiosennym. Można od niego kupić przyczepkę i sobie nawet drewno wozić na ognisko. Na razie tyle. No co, wracamy do Forda. Jak widzicie, bo zapomniałem wspomnieć o przebiegu. Przebieg jest dla niektórych duży, dla mnie normalny, jak na auto z 2006 roku, czyli auto ma 16 lat. Czyli jakby rocznie robił około 15-17 tysięcy. Normalny przebieg. Spójrzcie, tutaj auto ma no niecałe 300, a kierownica jest no praktycznie w oryginalnym stanie. Tu ma może jakieś takie minimalne zużycie, ale naprawdę. Prezentuje się bardzo ładnie. Spójrzcie też na boczek kierowcy. Nie ma żadnego zużycia. Auto wygląda naprawdę nieźle, więc myślę, że po prostu ktoś go użytkował w trasach. No ale zacznijmy tutaj zawsze jak od lewej strony. Tak jak widzicie, wyposażenie jest wszystko to, co powinno, plus parę dodatków, za których zaraz wspomnę. Elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek. Tu mamy jeszcze sterowanie radiem przy kierownicy. Nie ma komputera. Co jeszcze? Dalej radio, klimatyzacja zwykła. Tutaj sobie ktoś dodał jakiś taki aftermarketowy podłokietnik. Dalej przechodzimy tutaj do tych rzeczy, które nie mają wszystkie Focusy. Focusy potrafiły też wychodzić bez klimatyzacji. Tutaj klima jest, działa. Przede wszystkim kolejny fajny plus. Podgrzewane fotele oraz podgrzewana przednia szyba. Naprawdę w zimie świetna sprawa. A zwłaszcza, że mało marek to ma w swojej ofercie. Coś jeszcze? No spójrzcie sobie, plastiki są ładne. Plastiki raczej w Focusie się nie zużywają, no ale... Wiadomo, też wszystko zależy od przebiegu. Fotel pasażera też jest ładny. Jak się nie mylę, mam jeszcze książkę serwisową, ale to zostawiłem w domu. Więc Wam to też dogram lub no, po prostu wrzucę na koniec do filmu. Guz ma przy okazji 6 airbagów. I chyba z wyposażenia byłoby to na tyle. Jeżeli interesuje Was takie auto, wbijajcie na mavkarautomoto.pl lub też na Instagrama mavkarauta. Zawsze możecie zadać pytanie przez YouTube'a lub przez e-maila. Na razie.